zawody Pucharu Świata w Warszawie. Trzy medale. Bardzo dobry wynik, na pewno lepszy niż ten, który był 2 lata temu. Chyba może pani tutaj zadowolona z wyniku swoich podopiecznych. Tak, rzeczywiście, nawet tak przed turniejem mówiliśmy, że 2 medale to by były marzeniem, a dziewczyny zdobyły 3 medale, także wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i nawet powiem tak, że brakuje tego złotego medalu i tutaj największe szanse miała i w sumie Ewa Konieczny w pierwszym dniu i Halima. Halima jeszcze nawet chyba bliższe, mimo że przegrała walkę przed czasem, to uważam, że mogła tę walkę ona właśnie przed czasem wygrać. No szkoda, tak się potoczyła walka, nie po naszej myśli. No trzeba wyciągnąć wnioski i myślę, że następnym razem Halima pojedynek powinna wygrać zdecydowanie. No 3 medale, no bardzo, bardzo dobry wynik, ja tak uważam. No tak jak sprzed 2 lat 7. miejsce tylko, to nie było, no rewelacji nie było. Natomiast tutaj no, uważam, że sukces bardzo dobry. 3 występy już pod pani pieczą tutaj kadry i za każdym razem wracamy z medalem, także chyba ta kadra pomału się nasza odradza. No, mam nadzieję, że jeszcze wrócą dziewczęta, które są kontuzjowane, bo tam mamy jeszcze 4 zawodniczki, które wracają do zdrowia i myślę, że one będą wspierały jeszcze naszą reprezentację. Na razie wystartowaliśmy z tymi zawodniczkami, które, że tak powiem, są zdrowe i które mają predyspozycje do tego. No i fajnie, że z każdej imprezy przywożą medale. To jest i tak taki okres przejściowy, czyli taki przygotowawczy. Te medale cieszą, ale trzeba pamiętać o tym, że no, w tym roku Mistrzostwa Europy, które też są po drodze, jednym ze startów takich sprawdzianów, natomiast Mistrzostwa Świata później już pod koniec sierpnia i kwalifikacje olimpijskie. I to jest najważniejszy dla nas cel w tym roku, czyli Mistrzostwa Świata, kwalifikacje olimpijskie, no a w 2016 no, dążenie do tego, żeby zdobyć medal olimpijski. Oprócz kwalifikacji, które mają dziewczęta zrobić, to mają zdobyć medal olimpijski i takie cele sobie stawiamy. Wspomniała pani o tych zawodniczkach, których nie było tu, nie ma tutaj, tak? Arleta Podolak między innymi, mistrzyni świata juniorek, czy też Daria Pogorzelec. Kiedy te zawodniczki zobaczymy na jakich zawodach? Jeżeli chodzi o Arletę Podolak, ja będę chciała, żeby ona wystartowała już w Mistrzostwach Europy w kwietniu i tutaj za 2 tygodnie startuje na Pucharze Polski. Tam wejdzie to w zasadzie w sezon startowy. Później mamy wylot do Japonii, więc te przygotowania już rozpocznie, dosyć mocne. I później BPS przed samymi mistrzostwami Europy. I tutaj, jeżeli chodzi o Arletę, to ona szybciej wróci niż pozostałe zawodniczki. Daria Pogorzelec, ona mimo że bardzo chce wystartować na mistrzostwach Europy, ja uważam, że nie zdąży się przygotować fizycznie do tego startu. I bym nawet jej nie pośpieszała, żeby ona na spokojnie się wyleczyła. I dopiero rozpoczęła starty pod koniec maja, początek czerwca są pierwsze kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich i ona od tego momentu powinna dopiero rozpocząć. Będzie w pełni przygotowana i fizycznie, i zdrowotnie, także mi się wydaje, że trzeba tutaj przekonać ją, żeby ona się nie śpieszyła właśnie z tym powrotem. Jeżeli chodzi o Agatę Perenc, to jestem po rozmowach z prezesem jej klubu, dopiero będzie mogła wejść w sezon startowy też w lipcu, także no, troszeczkę później w jej przypadku te starty będą, bo ona jest po rekonstrukcji więzadła krzyżowego, czyli to bardzo długo trwa rehabilitacja i też nie ma co szybciej iść w trening taki bardzo mocny i w starty, bo trzeba na spokojnie, sama wiem po kontuzjach wracałam, to nie ma się co śpieszyć, trzeba po prostu przygotować dobrze organizm. A ma potencjał dziewczyna, chce trenować, jest bardzo mocna i jest motywowana do wyniku i do pracy, także mi się wydaje, że spokojnie może wrócić. Kwalifikacje olimpijskie już od właśnie przełom maja, czerwca. Czy będzie kadra startować w większości zawodach Puchar Świata? Bo różnie do tej pory z tym bywało. I właśnie to zdobywanie punktów czasami w tych słabiej obsadzonych turniejach zabrakło tych punktów. Czy teraz będziecie szli tą drogą, że będziemy w każdych zawodach kadra będzie praktycznie wystawiana? Nie, ja wytypowałam kilka pucharów, na których dziewczyny będą startowały. W tym roku po prostu nie chcę iść na skróty. Czyli jeżeli marzymy o medalu olimpijskim,
to nie ma co iść na skróty, wybierać najsłabsze turnieje. Najsłabsze teoretycznie oczywiście, bo te wszystkie puchary będą bardzo silne, ale nie wybieramy po prostu tych krajów takich tak zwanych egzotycznych, które dużo kosztów ponoszą, bo jeżeli ktoś tutaj na naszym podwórku, nawet w Europie są puchary, jeżeli w Europie w tych pucharach będą brały udział dziewczęta i nie dadzą rady, to czyli nie mamy co marzyć w ogóle o medalu olimpijskim. Natomiast jeżeli chodzi o kwalifikacje, jeżeli któraś się potwierdzi w tych mocniejszych pucharach, że rzeczywiście zabraknie tam kilku punktów, wówczas decydujemy się na starty w tych krajach, które są dalej położone i szukamy punktów do zdobycia kwalifikacji, bo już szansa w tym momencie jest na zdobycie medalu olimpijskiego, nie tylko tych kwalifikacji. Także pod tym kątem będę patrzyła i mają wyznaczone, tak jak mówiłam, zawodniczki dane konkretne starty, więc do tych startów się będę przygotowywały. Trzon kadry, można powiedzieć, już się tak powoli krystalizuje, jednak w niektórych kategoriach są jakieś takie braki. Nie ma takiej liderki, na przykład kategorii powyżej 78 kg. Tutaj pod już nieobecność Urszuli Stankowskiej nie ma nikogo. Czy w tych kategoriach będziemy też wyjeżdżać i tutaj starać się o te kwalifikacje, czy raczej postawimy tutaj na starty młodzieżowe, żeby tutaj rozwijały się te dziewczyny? Jeżeli chodzi o plus, rzeczywiście mamy tutaj kryzys, bo no można powiedzieć, że no nie ma, bo no mamy mistrzynię Polski i na tym, bo ktoś mistrzem Polski musi być i jeżeli chodzi o Asię Jaworską, ona na dzień dzisiejszy nie jest w stanie walczyć o najwyższe trofea mistrzostwa Europy czy świata i tutaj no ciężko powiedzieć, może mi się uda jedną zawodniczkę przekonać z wagi niższej, aby przeszła do kategorii plus 78 kg. Jeszcze będę rozmawiała z trenerem i z samą zawodniczką, więc zobaczymy, czy się na to zdecyduje. A która to zawodniczka mogłaby być? No ona tu akurat nie startowała na tym turnieju, jest to Katarzyna Furmanek. Ona jeszcze o tym nie wie, ale ja bym ją widziała może. Niech spróbuje po prostu. Jest to szansa na pewno dla nas, jak i dla samej zawodniczki, bo w tej wadze, w jej wadze jest zawodniczka Daria Pogorzelec, więc automatycznie można teoretycznie powiedzieć, że jest wyblokowana w tej wadze. Więc może by była to szansa jakaś, aby żeby spróbowała wadze plus 78 kg. Nie będzie brakowało jakby tych kilogramów, bo jednak te najcięższe zawodniczki to czasami ważą około 100 kg, jednak Katarzyna to będzie 80-85 kg. Czym będzie mogła tutaj zyskać? No tak jak Słowenka na przykład, Polawder, medalistka olimpijska, też waży podobnie jak Kasia. Bardzo ciężką pracą przede wszystkim. Bardzo ciężka praca to jest podstawa, którą by Kasia musiała się zdecydować na to i pójść w tym kierunku. Jeżeli się zdecyduje, to jest szansa, że ona w tej wadze będzie nawet lepiej walczyła niż w wadze 78 kg. Także no tutaj musimy no, za samą.